tylko że nie jestem przekonany, czy najlepszym sposobem reakcji w tym przypadku jest rzucanie bomb. Ja zanotowałam sobie, może nie będę dokładnie cytować, ale premier Donald Tusk powiedział, że rakiety mogą spaść na Syrię i ta reakcja jest uzasadniona, a nawet potrzebna. Tak powiedział premier dzisiaj podczas swojego wystąpienia na Westerplatte. A ja chciałabym jeszcze wrócić do 1 września 1939 roku, bo i właśnie Westerplatte, jego obrońcy, tych 205 bardzo dzielnych, bitnych żołnierzy, starało się jak mogło. Walczyło z nadzieją, w ogromnej nadziei. Jednocześnie wiemy, jak to się potoczyło. Te walki trwały 7 dni. I ci żołnierze, i samo Westerplatte stało się symbolem tej takiej heroicznej walki, wielkiej odwagi, bohaterstwa. Ale także Wieluń. Wieluń, na który kilka minut wcześniej spadły bomby, gdzie zginęło też ponad 1000 osób, bezbronnych całkowicie osób. Ja jak przeczytałam o tym, że te bomby spadły na szpital, między innymi tak, na oddział położniczy, to właściwie jedyne słowo, które przyszło mi do głowy, to piekło, piekło, tak, jakie się tam rozegrało. Jeśli mówimy o tym Westerplatte, dobrze byłoby się tam może na moment przenieść, bo Wojciech Suleciński miał i ma dostęp do archiwalnych gazet. O czym pisały w przeddzień wojny i tuż po jej rozpoczęciu? Witaj. Dzień dobry. Znaczy, tak naprawdę to Polacy nie dowiedzieli się z ówczesnych gazet o wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy, że wojna wybuchła o świcie.